Cześć, witam na kanale Smaczny Dzień. Dzisiaj przygotujemy sobie rolatki z tortilli z łososiem wędzonym i chorizo. Całe zestawienie składników znajdziesz również w opisie filmu, a więc zaczynajmy. Na początku przygotuję sobie tortillę, wrzucam ją na rozgrzaną patelnię, dosłownie na parę sekund z każdej strony, tak żeby zrobiła się nam plastyczna. Po tym procesie będzie łatwiejsza do zwinięcia. Następnie prażę pestki słonecznika oraz dyni przez około 30 sekund, uważając, żeby nasiona nam się nie przypaliły, bo zrobią się gorzkie. Kroję łososia na cienkie kawałki. Kochani widzowie, jeśli chcecie być na bieżąco z materiałami, zaznaczcie subskrypcję, dzwoneczek, możecie dać łapkę w górę, miły komentarz, bardzo mi to pomoże w rozwijaniu kanału. Posmarowuję puszysty serek śmietankowy na powierzchni tortilli. Dodaję jedną małą łyżeczkę majonezu oraz jedną łyżeczkę musztardy, ulubionej, jaką mamy. Rozsmarowuję równomiernie. Dodaję łososia wędzonego. U mnie wyszło po 100 g łososia na jeden placek tortilli. Dodaję odrobinę nasion prażonych. Dodaję rukolę i zwijamy. Po zwinięciu tortilli możemy owinąć naszą tortillę folią spożywczą i odstawić do lodówki na około godzinę. Będzie bardziej zwięzła, nie będzie nam się rozpadała. Tak przygotowaną tortillę z łososiem kroję na kawałki, wbijam wykałaczki i odstawiam do lodówki. Gotowe. Zabierzmy się za tortillę z chorizo. Tortillę smaruję serkiem puszystym, pomidorowym po całości. Następnie dodaję parę kropel tabasco. Dodaję małą łyżeczkę majonezu i rozsmarowuję. Dodaję prażone nasiona dyni oraz słonecznika. Wykładam cienkie plasterki kiełbasy chorizo. Następnie dodaję miks sałat. Całość zbijamy. Tak przygotowane tortille doskonale się sprawdzą jako przekąski na każdej imprezie. Uwierzcie, smakują każdemu. A Ciebie, drogi widzu, droga widzko, zapraszam do subskrybowania kanału, lajkowania, zostawiania miłych komentarzy. Do zobaczenia w następnym odcinku. Życzę Wam smacznego. Cześć!